Proszę Państwa, to są uroki pałacu. Zawsze pałac kultury Stalina i Lenina jest piękny, prawda? To są uroki pałacu. Z tym, że oczywiście nie jest to cerkiew, przypominam, nie jest to kościół, jest to symbol ateizmu nad Warszawą. Niestety, taka prawda, niestety takie kotlety. Warszawa jest ateistyczna, po pierwsze. No bo nawet ci, co się tak o tę zupę modlą, to też, aby tylko tę zupę dostać, w nic nie wierzą. No, bądźmy szczerzy, taka jest prawda, lepsza. Tak to Hanna Mielek z Anglo-Ameryki zawsze Białystok mówiła, proszę Państwa, lepsza jest prawda przykra, ale prawda niż kręcić. A tu w Warszawie kręcą, kręcą. Ile myśmy się nasłuchali i sami, ile naopowiadaliśmy przeróżnych historii na temat Makryny Mieczysławskiej, na temat oszustek osób, które udają, no przede wszystkim żebraczki tłuste udają tutaj w Warszawie. Tego nie brakuje, jak jest 2,5 miliona i 3 czwarte tego wszystkiego, to jest w czym wybierać. No i Państwo zobaczą. Pałac Kultury Stalina i Lenina w tym święcie, proszę Państwa. Czerwień pałacu, prawda? No, pałac jest komunistyczny. Stalin i Lenin, a w ogóle Warszawa to jest Wars i Sawa. No, teraz jakoś tak o tych Żydach mniej, ale dzisiaj znowu w Radiu Tok FM więcej z Czerskiej, 8 na 10, a prawosławnych ludzi tutaj w ogóle nie ma. No, niestety. Dziad mówi do dziada, gad mówi do gada, żebrak do żebraka, gdy im wszystkim tutaj i tak jest zewsząd prostym nędza, pisze Mikołaj Rej, gdy czas przyjdzie na księdza, wtedy kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca, wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego. Natknie ci wieszkę, kopie w rogu. Nie mnie to dasz, synku, Bogu. Potem bierze po kolędzie. W każdym kącie dzwonić będzie. I na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dare, dare. Państwo zobaczą, tak to naród jest niegościnny, bo po czym poznać moherową babę, warszawiankę? Tylko chce, ciągle chcą, czegoś chcą, coś chcą. Niezadowoleni, ciągle na dorobku, nie podzielą się, a dla siebie szydło, no bo tu wiejska Warszawa dobrze powiedziała do PO, przywódców PO, że myślicie tylko o sobie, tylko o sobie, a gdy już rechodupcy znajdą jednego więcej swojego współwyznawcę, czynią go stokroć gorszym od samego diabła. Także Jezus na temat grobów pobielanych bardzo dużo mówił. Oto grób pobielany, zobacz. No, oto pałac kultury Stalina i Lenina. Koszlą tu, chrumczą, pobrechują. Dlaczego? Dlatego, że nie ma ani prawosławnych ludzi, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. A tak jak mówię, moherową od razu poznasz, bo jest wciąż niezadowolona, sama chce, a ciebie niczym nie poczęstuje. Ja jak jestem w Anglo-Ameryce Białystok, to zanim Wala obiad ugotuje, to ona już mnie tak tutaj kawę postawi, herbatę, przyniesie stolniczkę, na stolniczce słoninka, chlebek, nóż do smakowania oczywiście słoninka. I ja sobie tak podjem i pieśni prawosławne. Gospodzi pomiłuj, czego tutaj w Warszawie nie ma. Bo tutaj rechodupki papieskie, one po prostu zagłuszają. Przecież w kościołach się nie śpiewa. Gospodzi pomiłuj, Gospodzi. Tu w kościołach to się śpiewa tylko Ave Maryjo. No i Marta Dobosz śpiewała nago u Legierskiego. Proszę Państwa, Ave Maria na Mińskiej 25 w klubie. I proszę Państwa, Legierski był tutaj w kinotece LGBT. Na festiwalu było wolne miejsce. Ja mówię, proszę bardzo usiąść, ale siedziała kura złote jajka składająca von Lipski. No i więc to pierwsze miejsce było zajęte jej płaszczami, bo to wiecie Państwo, gruba
prosząca i ślepą udająca, a inwalidkę udająca, że na wózku inwalidzkim, że to oj, że się, oj, jak się należy. No to ten po prostu Legierski nic sobie nie robił. Proszę to zdjąć, bo ja chcę tu usiąść, a ja go specjalnie podpuściłam. Albo mi proszę to zdjąć, a ona mówi, ja jestem niepełnosprawna. I całą tę litanię, proszę Państwa, że tak jak u Was w tych kościołach dzisiaj do 22, no bo to jeszcze u świętej Anny pod kolumną Zygmunta, a nad trasą WZ od 20. pierwszej do 22 te litanie, no to ona ma swoje z kolei, bo przecież ona pójdzie raz na rok do kościoła, żeby tylko udać, no bo a któż to wie, jak umrze, to może gdzie do jakiego nieba jeszcze się załapie, prawda? Wszystko za darmo, no, a wiary nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. I ci murzyni w Afryce też modlą się, żeby ryżu miseczkę dostać i tylko po to, tak, tak, aby mieć, aby być. Chciwość, pazerność, podłość, piramida głupich jaśków, Warszawa, serdecznie pozdrawiamy, Mazowsze, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem Gdańskim i Krakowem, jak moherowa po łbie się drapie.